Roli głównej. Pozostałych rolach. Kto wygrał pod Gettysburgiem? Muzyka. Jestem koszmarnie wykończony. Nie wiem, czy sam trafiłbym do domu. Co to jest? Moja nowa zabawka. Gator, mini robot taktyczny. I wiesz co? Gdybyśmy mieli go w Guyaną, odwalilibyśmy robotę szybciej, nie byłbyś taki wykończony, albo gdybyś choć trochę mi pomógł. Przecież pomogłem, choć miałem rozstrój żołądka. Spence, to był wypadek, to ślepaki, nie martw się. Nie baw się nim, póki wszystkiego nie dopracujesz. Właśnie dopracowuję, musi być gotowy na grę wojenną z Fitchem. On coś knuje? Fitch? Nie byłby w stanie poprowadzić napadu na bar. Nie rozumiesz go, jest na nas wściekły. Odkąd wywalili go z komandosów marynarki. Spokojnie, to tylko zabawa w wojnę. Gra, używamy ślepaków. Rozumiesz, czego się boisz? To tylko prototyp. Dopracuję wszystko, naprawdę. Trzeba będzie tylko... Przepraszam. Reżyser. Wyżej. Jeszcze. Nie, trochę niżej. Wyżej. Prawy róg niżej. Nie, wyżej. Za daleko. Świetnie, przywiązuj. Prawy róg ciągle jest za nisko. Wszystko dobrze. Allison, złaś. A was już tu nie ma, wynocha. Yeah!
No już, zabawa skończona. Z nieznanych mi przyczyn generał Haldorn sądzi, że będziecie godnym przeciwnikiem dla mojego oddziału. Wyjaśnijmy coś. Chcę, żebyśmy walczyli, przepraszam za sformułowanie, przeciw twoim elitarnym oddziałom. Na którejś z wysp Hondurasu są partyzanci. Musimy potrenować przed akcją. Nie mogą was sprawdzić komandosi marynarki? Nie mogli, musicie zrobić to wy. Jesteś bardzo uprzejmy. Zapomniałeś, że wylali cię z komandosów marynarki, bo uznali, że się nie nadajesz? Na twoje szczęście armia ma niższe wymagania. Spróbuj być uprzejmy, ale to kretyn. Twój tata żartuje, jest komediantem, jak Brubaker. Są jak Flip i Flap. Znów nas w coś wpakował. Kelly! Ostrzegałam cię przed mężczyzną, który da ci klipsy? Ostrzegałaś mnie przed wszystkimi. I słusznie. Twój ex przyjechał na wyścig skuterów wodnych, ale to nie powód, żebyś się wycofała. Jak to? Tyle trenowałaś. Nie rozumiecie. Chcę być dla niego miłością jego życia, a nie rywalką. Dlaczego? Zerwaliśmy z mojego powodu. Chcę, żebyście się znowu zeszli? Byliśmy ze sobą bardzo krótko. Chciałabym spróbować ożywić stare uczucia. Bolesne wspomnienia najlepiej zostawić za sobą. To z filmu Tacy byliśmy. Ucz się od Barbary Streisand. Nie próbuj ożywiać historii. Kelly! Ślicznie wyglądasz. Cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Jaki przystojny. Kelly pakuje się w kłopoty. To Cedar Key. 15 lutego 1865 roku Armia Unii pokonała tu garstkę bohaterskich konfederatów. Mieliśmy to na historii. Jutro garstka komandosów marynarki pokona tu całą armię żołnierzy i przejdzie do historii. Użyjemy ćwiczebnej amunicji i detektorów laserowych. Czego? Ślepych nabojów. Weźmiemy swoją broń. Tylko nie łódź. To bitwa lądowa. Nasza łódź walczy także na lądzie. Jesteś naiwny, ale naiwniak. Weźcie swoją flagę i spróbujcie ją obronić. To ty weź swoją, zdobędziemy ją. My spalimy waszą. Musicie znaleźć sobie trzech kumpli. Uwielbiam walczyć. Daj spokój. Chcesz cukierka? Jedziemy, moja Amazonko. Dokąd? Na Cedar Key. Wujku, to na lekcję historii. Wynocha. Znajdę się w szkolnej izbie pamięci. To mój życiowy sukces.
Ten lokalizator jest rewelacyjny, dzięki niemu zawsze wiem, gdzie jesteśmy. I wiecie co? Co? To tutaj. Ekstra. Te drzewa nie zmieniły się od czasów wojny domowej. Jest ranek przed bitwą. Konfederaci urządzili zasadzkę. Żołnierze Unii okrążają ich ze wszystkich stron. Rebelianci wydają swój bojowy okrzyk. Co to jest? Co to jest? Inscenizacja bitwy. Mamy szczęście. Wiecie, co się dzieje? Nie. Fitch na pewno wie. Boli. Może byśmy zabrali im broń. Nie najlepiej trafiliśmy. Przepraszam, chcieliśmy przejść. Przepraszam, uważaj z tym karabinem. Wyglądacie ekstra. Spotkamy się tu wszyscy za rok. Muszą za to słono płacić. Masz rację. Teraz! Nie, nie teraz. Kim jesteście? Co tu robicie? Ona jest czerwonym kapturkiem, a on myśliwym, a ja gram wilka. A wy? Jego dziadkiem był generał George Langford Sibley. Czytałam o nim. W środku bitwy uciekł do jakiegoś tunelu i zginął od strzału w plecy. I to nie jest pewne. Zginął od jankeskiej szabli. Ciała generała nie odnaleziono. Tego tunelu też nie. Odejdźcie z naszych pozycji. Są po lewej, stójcie. Każ im stanąć, bo zabije jeńców. Spokój, stać. Znów się wpakowaliśmy. To nie są jeńcy. Ich tu nie ma. Są. A my wzięliśmy ich do niewoli. Jeśli się ruszycie, poddajcie się, bo oni zginą. Nie możesz brać cywilów do niewoli. Czemu? To wbrew regulaminowi. Regulamin jest głupi. Co roku robimy to samo. Dostaję w plecy i umieram. Chciałbym choć raz wygrać. Południe przegrało. Nie mówię o wojnie, tylko o bitwie. Chcę wygrać, choć pradziadek dał ciała. Co w tym złego? Dla mnie okej. Każdy chce wygrywać, jasne. My odtwarzamy przebieg bitwy. Nie jesteśmy na wojnie. Dobrze. Zabij mnie. Patrzcie, w tym jestem dobry. Thank you.
Z której ręki? Poznaję. To z karuzeli w Rockaway Beach. Z naszej pierwszej randki. Świetny pomysł. Zrobiłem je dla ciebie. Ciągle pamiętam tamten dzień. Mnie też utkwił w pamięci. Pamiętasz Katarynkę? Grała Little Brown Jack. Tęskniłam do ciebie. Ciągle malujesz? Rzeźbię. Uwielbiam to. Daje mi to satysfakcję, o jakiej nigdy nie marzyłam. Znasz tu trochę ludzi, prawda? Co? Jestem tu od paru dni. Przed wyścigiem przydałaby mi się rada fachowca. A jeśli popłyniesz przeciw północnemu prądowi, to... Chodziło mi o eksperta. Jestem ekspertem. Jeśli chcesz wygrać, wiesz co? Nie mów mi, jak wygrać, a ja nie powiem słowa o twoim malarstwie. Rzeźbie. Nieważne. Tak postępują pokonani. Zawsze przegrywam i umieram. Nie chcielibyście wygrać? Jasne, ale historii nie zmienimy. Racja, ale możecie ją stworzyć. Tutaj. Jutro. Jak? Też chciałbym wiedzieć. Potrzebujemy jeszcze trzech żołnierzy. Zaraz, żołnierzy? Po co? Fitch powiedział, żebyśmy poszukali żołnierzy. Musimy go zaskoczyć. Co będzie, jeśli zobaczy żołnierzy z wojny secesyjnej? Pomyśli, że odbyliśmy podróż w czasie. Z kim mamy walczyć? Z armią w szeregach komandosów Monarki. To gra wojenna. Ja bym naprawdę chciał wygrać. Oni też. Prawda, panowie? Tak. Tak, przepraszam. Nie szkodzi. To tylko aktorzy, amatorzy. Nic nie wiedzą o wojnie. Przepraszam, jestem historykiem. Wiecie, że w czasie wojny secesyjnej po raz pierwszy użyto miotaczy ognia, min przeciwpiechotnych i kawy rozpuszczalnej? Zakład, że nie wiedzieliście. Kim pan jest? George Sibley, VI. A to moi przyjaciele, Daryl Wilkes i Larry Walton. Pracujemy u Hexila w Atlancie. To firma ubezpieczeniowa. Na pewno chcecie wziąć udział w tej walce? Użyją przeciw nam wszystkich brudnych trików. Ale będzie zabawa. Mogłabyś to nakręcić, inaczej nikt nam nie uwierzy. Założysz się? Jak leży? Perfect. Może być. Czuję się jak kretyn. Co to jest? Co? Uśmiechnij się. Mój nie działa. Już nie żyjesz. A martwy nie możesz strzelać. To ćwiczebny karabin laserowy. A to coś wyłącza się, kiedy cię trafią. Jak raz oberwiesz, to do końca zabawy nie żyjesz. Jasne? Mam wszystko, panowie. Perukę, kostium i piwo. Jest peruka, kostium i pijani żołnierze. Mamy znakomity oddział, Spence. Momencik. Nie słyszeliście o strategii kreatywnej? W życiu nie słyszałem o...
Posłuchaj, przyjacielu, wiem więcej o strategii niż ty o historii. Powiedziałem strategii kreatywnej. W 1865 Marcus Clark spacerował po polu bitwy w kobiecym przebraniu, a żołnierze Unii dali się oszukać. To mi się podoba. Pobijemy Fitcha i upokorzymy go. Oszalałeś? Ty tak, a ja nie. Panowie, proszę o bojowy okrzyk rebeliantów. Był bardzo pożyteczny, niszczył morale Unii. Spróbuj, braciszku. A co mi tam? A to co? Nasze ptaszki. Flippy Flaps są już na pozycji. Ruszamy. To nie fair. Ja powinienem ją włożyć. Wiem, ale on ma lepsze nogi. Spróbuj wyglądać sexy. Sexy? Naprawdę? A ja naprawdę chcę wygrać. Spoko. Będę ociekał seksem, Fitch dostanie chyzia. Pomóż mi, George. Biust mi opada. Lepiej zrób to sam. Wyścig jest za 3 godziny. Co tu robisz? Za chwilę zacznie się wojna. Chciałabym tam być jako korespondent. Wiem, co czujesz. Bardzo chciałam wystartować. Mogłaś wybierać. A ja nie. Masz rację. Zaraz wracam. Pamiętajcie, po południu jest wyścig. Nie zapomnij, Brutusie. Ładne klipsy. Zrobiłeś się dla mnie, tak? Może Tuzin? Nic nie rozumiesz. Rozumiem. Powinnam posłuchać Trelawney i zostawić przeszłość w spokoju. Zawsze przegrywasz. Witam. Kobiecie, nikt się nie oprze. Co się dzieje? Zostaliście wymanewrowani. Oddasz broń, czy mam cię pocałować? Jest pani cudowna. Dla żołnierzy zrobię wszystko.
Nie żyjesz. Nie możesz się ruszać. Nic nie widzisz. Nie możesz też krzyczeć. Nie pisnę słowa o naszym romansie. Cholera. Było naprawdę zabawnie. Było cudownie, rewelacyjnie. Mówiłem, że podstęp się uda. Fakt, spisaliście się znakomicie, gratuluję. Ale wojna jeszcze trwa. Już niedługo. Idą. To nie ślepaki. Armia strzela ostrą amunicją. Kryć się. Myślisz, że to pomyłka? Spence się dowie, jeśli George mu nie przeszkodzi. Zostań tutaj. Jestem żołnierzem, nie widzę. Żołnierze wykonują rozkazy. Jesteś sierżantem, a ja generałem. Zostajesz. Wy też gracie w bitwie? Nie jesteście Yankeesami. Gdzie jest generał Grant? Chcę mówić z Grantem. Nie strzelaj! Masz ostre naboje. Chcesz nas zabić? Nie wiedziałem. Ktoś podmienił mi magazynek. Gdzie reszta ludzi? Mieli atakować wasz obóz. Idziemy. Co robisz? To tunel prawdziwy. Skąd wiedziałeś? Domyśliłem się. Szkoda, że nie walczyłeś pod Chancellorville. Co to? Na pozycję, trzymać się planu. Larry, that way. Tędy. Co ty tu robisz? Chciałem zobaczyć, jak przegrywają, zemścić się za to, co mi zrobili. Tak dobry żołnierz nie powinien zginąć. Dziękuję. Atakuj obóz, ja załatwię łódź. Idziemy. Patrz, to jankeska szabla utkwiła w plecach. To on, generał George Sibley.
Mieliście rację. Szabla tkwi w plecach. Był tchórzem. Nie. Popatrz. Leży głową w stronę obozu Unii. Atakował, a nie uciekał. Nie był tchórzem. Idziemy. Za dużo ich. Spokojnie. Stójcie tutaj. Gdzie George? I Spence. Uważaj na głowę. Powinniśmy być koło obozu. Muszę bronić flagi. Brońcie się jakoś. I tak strzelają ślepakami. Nie chcę się z wami bić. Gdzie twój kumpel? Z przyjemnością wam obu przyłożę. Co jesteś taki poważny? Odpręż się. To tylko gra. Chcesz mnie zastrzelić? Proszę. Lepiej ci? Nie. Robisz błąd. To ostre naboje. Magazynek dał mi Fitch. Gdzie on jest? Szuka waszej łodzi. Zabierzcie go do szpitala. Ocaliłeś mi życie. Pradziadek byłby z ciebie dumny. Dobrze, że nie muszę umierać. Dawaj. Pora uruchomić Gatora. Proszę bardzo. Chcesz się zabawić, Fitch? Uaktywnić robota taktycznego. Gator uaktywniony. Do roboty. Mam cię. Gator, przygotuj granaty. Ognia. Niezbyt przyjemne, co? Ognia. Działa bez zarzutu.
Szybciej, stary. Ognia. Szybciej, Fitch. Cudowny widok. Dokąd biegniesz? Dokąd to, Fitch? Teraz biegniesz w dobrą stronę. Spence, przygotuj się. To broń Kurella. Czemu się trzęsiesz? Przecież to ślepaki. Pogadajmy jak mężczyźni. Chcesz umrzeć jak mężczyzna? Z powodu własnej głupoty? Nie. Jestem tak dobry jak każdy z was. O to chodzi. Dlaczego wybrali was, nie mnie? Komandosi to ludzie honoru, a ty go nie masz. Zawsze będziesz zakałą naszej armii. Zawodnicy proszeni są na start. Co ty tu robisz? Chcesz rady eksperta? Trzymaj się ode mnie z daleka. Zawsze przegrywasz. Nie jesteście razem? Co ty? To historia. Miałaś rację. Wypijmy za bohaterów i bohaterki, aby odnaleźli swoje miejsce w historii i aby historia ich przyjęła. Co to właściwie znaczy? Nieważne. Na zdrowie.
Zdrowie generała George'a Langforda Sibley'a. Oby wiatr historii zerwał z jego nazwiska etykietkę tchórza. Już na zawsze. W zimną, wietrzną noc 15 lutego 1865 roku bohaterski generał Konfederacji George Langford Sibley poprowadził swoich żołnierzy do ataku na pozycję Armii Unii przez tajemny tunel. Tajemniczy wirus. Wiem, że bardzo się starasz, ale to nie wystarczy. Te tradycyjne szkockie zabawy mają przygotować naszych ludzi do walki. Jest już bliska. A ty ciągle rzucasz jak stara baba. Miałeś szkolić tych ludzi. A jak na razie są beznadziejni. Zbliża się wrogi śmigłowiec, Mahadrianie. Jest 200 mil na północ. Wedle naszych danych to maszyna dalekiego zwiadu. Jasne. Najwyraźniej śpieszno im na tamten świat. Zniszczyć ich. Obiekt zniszczony. Nie powinni nas już niepokoić. To starożytny symbol Uruza, dzikiego wołu, opiekuna wszystkich udomowionych zwierząt. Symbol ten oznacza, że kogoś czeka niebezpieczna misja. Niedobrze. Kamień jest gładki. Urus nie ma oczu ani uszu. Znaczy to, że misja będzie trudna i bardzo niebezpieczna. Jeszcze nie mają dosyć. Spokojnie, Bru. Damy draniom popalić. Uaktywnić pokładowe systemy kierowania ogniem. Takeray prosił, żebyśmy ich załatwili. Trzymam palec na spuście. Nie strzelaj.
Mam już dosyć. Teraz obrwiecie. Uczyniłem im aluzję. Kończymy zabawę. Dawaj laser. Działko pod pokład. Uaktywnij laser. Działko pod pokładem. Laser w gotowości. Daj pełną moc. Cel, silnik. Namierzony. Ognia. Świetny strzał. Wyłącz silnik i podnieś ręce do góry. Połącz się z Thackerem, pewnie czeka na raport. Jasne. Satelita namierzył przemytników. Są w kwadracie 50-50. Wiemy o tym, szefie. Już ich załatwiliśmy. Dobra robota, panowie. Zabierzemy ich śmigłowcem. Odezwijcie się, jak wrócicie do domu. Może będę miał dla was nowe zadanie. Jakie? Szczegóły podam później. Otrzymałem komunikat nieznanego pochodzenia. Uwaga! Wszystkie systemy pokładowe nie działają. Nie działają? Nie możesz mi tego zrobić. Uaktywnij systemy. Nie przyspieszaj. Nikogo już nie gonimy. Zwolnij. To nie ja. Komputer oszalał. Nie słucha mnie. Co się stało? Nie wiem. Zrób coś. Szybko. Inaczej się rozbijemy. Próbuję. Włączam dopalacze. Odłącz wszystkie systemy. Dopalacze włączone. To ja, Bru. Musimy zwolnić. Włączam sterowanie ręczne. Jest ręczne. Kiedyś ci przyłożę. Nie mogłem nic zrobić. Uważaj na łódź. W lewo. Było blisko. Daj wszystkie dane na monitor. Dobrze. Analiza. Komputer zwariował, nie możemy zwolnić. Systemy awaryjne, długo tak nie pociągniemy. Zanim skończy się paliwo, silnik wybuchnie. Dłużej nie dam rady. Jaką mamy prędkość? 400 mil na godzinę. Płyniemy w stronę portu.
Jeśli ma być wybuch, wracam na otwarte wody. Jak? Przed nami molo. Daj pełny ciąg. Co? Gdzieś ty oszalał? Przepłyńmy między palami. Nie damy rady. Nie włączę pełnego ciągu bez sprawnego komputera. Nie kłóć się, włączaj. Uwaga. 3, 2. Udało się. Teraz możemy wylecieć w powietrze. Wyrzuć paliwo. Dobra. Komputer wyrzuca je przez głaz awaryjny. Prosto na pokład. Trochę zwolniliśmy. Było śmiesznie. Popatrz. Na godzinie 4:00 chyba mamy holownik. Może zabierze nas do domu. Mamy dziś szczęście. Przez wiele lat wiernie mi służyłaś, ale tak jak wszystkie dzieci Neptuna, musisz wreszcie spocząć w głębinie. Ciesz się więc promieniami słońca, bo już za chwilę pogrążysz się w odmętach. To jakiś złom. Nie mamy wyboru. Idę na pokład. Uważaj, jesteśmy teraz wyjątkowo łatwopalni, przyjacielu. Spróbuj naprawić komputer. Powiedz, coś ty za jeden, wirusie? Jak dostałeś się do mojego komputera? Do licha, kto uczył cię kierować statkiem? Jakiś amator? Mieliśmy awarię komputera, musieliśmy zrzucić paliwo. Oto przekleństwo dzisiejszych czasów. Wszyscy wierzą komputerom i tylko udają żeglarzy. Boże, paliwo! Nie! Spitz! Yeah, right. Ten facet omalnie spalił nam łodzi. Hosepipe zgodził się nas odholować. Hosepipe, co za nazwisko? Jak mu nie wstyd tak się nazywać? Facet omal nas nie usmażył, Spence. Spaliła się benzyna, łódź jest cała. Cała? Co ty powiesz? System komputerowy nie działa, a ja nie mam pojęcia, co oznaczają te symbole. Trzeba zawiadomić Takeriego, powiedzieć mu, że jesteśmy uziemieni. Nie. Najpierw go posłuchajmy, dowiemy się, co to za misja. Jesteście mi potrzebni, panowie. Na jednej z wysp Kajmanów pewien Scott, komputerowy geniusz, zgromadził prywatną armię. Potem przy pomocy internetu włamał się do światowej sieci komputerów bankowych. Za 11 godzin miliony ludzi stracą oszczędności. Próbowaliście go powstrzymać. Jak? Wyspa leży na uboczu, a on ma system wczesnego ostrzegania i baterie rakiet przeciwlotniczych. Sytuacja jest naprawdę poważna. A propos, musi pan wiedzieć, że nasz pokładowy komputer... Bierzemy zlecenie. Jeden geniusz komputerowy pokona drugiego. O 19:00 w porcie odwiedzi was dwóch pracowników naszej sekcji bankowej. Oni nadzorują tę akcję. To już za 2 godziny. Czas pracuje dla naszych wrogów. Będziemy na miejscu, bez odbioru. Co ty wyrabiasz? Zaufaj mi. Nie masz racji. Musimy powiedzieć Takeriemu, co się stało. Nie damy rady. Posłuchaj.
Zbliża się koniec miesiąca, nadejdą rachunki. Pieniądze są nam bardzo potrzebne. Coś panu upadło. Kto to jest? Mój syn. Ile ma lat? 28. Jeśli pan chce, mogę wyjawić panu, co was czeka. Dziękuję, kochanie. Weźmy to zlecenie. Możemy pokonać Mahadriana. Zapominasz o jednym. Łódź nie działa. Nie naprawimy jej w 2 godziny. Może nawet w 2 lata. Naprawimy. Może nie będzie taka jak przedtem, ale nie szkodzi. Hosepipe, możemy pogadać? Są nasi ludzie. Ich łódź Thunder ma 2 silniki Mercury 502, system inercjalnej nawigacji, radar firmy Vigil i laser. Imponujące. Zobaczymy. To panowie Spencer i Brubaker. Co oni robią na tym holowniku? To żart? Żart? Powiemy im? Co? Wal. Panowie? Oto Thunder. Ten wrak to wasz słynny Thunder? Kto nazwał Albatrosa wrakiem? A to kto? Jestem kapitanem tego statku. A wy kim jesteście? Niezły, prawda? Jest wspaniały. Mieliście szczęście. Ja też tak uważam. Mamy więcej odznaczeń niż jakikolwiek oddział w północnej Ameryce. 3 prezydenckie dyplomy uznania, honorowy medal kongresu, krzyż marynarki. Należymy do klubu wilków morskich. A on tylko udaje kapitana holownika, to spec od podwodnego rozpoznania. Zaś jego okręt wyposażony jest w najnowsze systemy antyradarowe. Właśnie dzięki nim zdołamy oszukać radary Mahadriana i wylądować na wyspie. Holownik pokryty jest materiałem absorbującym promienie radaru. Pytanie. To materiał najnowszej generacji, nic za niego nie dopłacacie. Facet, którego szukamy, usiłuje zniszczyć światowy system bankowy. Do jego sieci komputerowej wprowadził tajemniczego wirusa. Za 5 godzin wszystkie konta osobiste przestaną istnieć. Facet jest zdolny, zdesperowany i niebezpieczny. To trudny przeciwnik. Nie mamy czasu do stracenia. Żegnam. Życzę powodzenia. Tylko okręt z osłoną antyradarową może się przedrzeć na wyspę. Zaś pomysł, by ucharakteryzować go na holownik, jest znakomity. Ruszajcie więc i niech Bóg wam sprzyja. Oto kamień oznaczający cierpienie i ból. Pan się przed kimś ukrywa. Przed kimś bliskim. To wszystko bzdury. Runy mówią prawdę. Na tym kimś bardzo panu zależy. Może to pański syn? Syn? Myśli, że jestem bohaterem, a nie kapitanem holownika. Czemu? Sam mu to powiedziałem, lata temu. Teraz, kiedy tu wróci, pozna prawdę. Dowie się, że jestem bankrutem. To dlatego pan go unika. Na Kajmany dotrzesz w 2 godziny. Ogień nie uszkodził naszej łodzi. Problemem jest tylko wirus. Ty dotrzesz na wyspę holownikiem, ja naprawię komputer. Spotkamy się na miejscu.
Może stary się zgodzi. Jess mówi, że przed synem udaje bohatera. Housepipe? To niebezpieczne. Nie nadaje się do tej misji. Lepiej wynająć polownik. Jego syn ma tu być jutro. Nie widzieli się od 5 lat. Na pewno z nami popłynie. Możesz zacząć odliczanie. Wkrótce dokonamy zemsty. Tysiące terrorystów z dziesiątkami tysięcy bomb nie pogrążyłoby świata w takim chaosie, jak ja, jednym naciśnięciem guzika. Nie patrz na zegarek, tylko bierz się do roboty. Za wcześnie na odpoczynek. Prawdziwy bohater odpoczywa dopiero po zachodzie słońca. Bardzo dbasz o ten holownik, a chciałeś go zatopić. Zatopić albatrosa? Wolałbym stracić prawą rękę. Zostawiłeś go na kotwicy z otwartymi zaworami dennymi. Według mnie to próba zatopienia. Złapałeś wirusa, co? To coś ci powiem. Pojęcia nie mam, co to za wirus. Słyszałeś o japońskiej kuchni? Zjadłem kiedyś sushi w Wausau, w stanie Missouri. To był błąd. Język zrobił mi się potem sinofioletowy. Myślisz, że położyłem się do łóżka i jęczałem? O, nie. Z kim rozmawiasz? Z kim? Z kim rozmawiam? Z kim rozmawiam? Z chorym przyjacielem. Nie chcę dłużej na to patrzeć. Co się stało? Chodź. Jakbyś się czuła, gdybyś obudziła się rano, a w twojej śwince nic by nie było? Strasznie. Mam $17.43. To mnóstwo forsy. Facet, którego ścigamy, chce ukraść pieniądze ze wszystkich świnek na świecie. A ja nic nie mogę zrobić, bo muszę leczyć mojego przyjaciela. Dzwoniłem do Allison. Zajmie się tobą, póki ja będę zajęty. Może być? Dobrze. Spróbuję wyczytać przyszłość z runów. Świetnie. Uciekaj. A co do ciebie? To o nim mówiła Jess. Myśli, że jesteś bohaterem. Kiedy mnie widział po raz ostatni, byłem kapitanem w marynarce wojennej. Posłałem go do szkoły, został lekarzem. Podobno dobrym. A mnie się nie układało, ledwo wiązałem koniec z końcem. Tydzień temu przysłał list. Chcę przyjechać. To twój syn i tak będzie cię kochał. Ale nie będzie szanował, a to boli. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Za bardzo na mnie nie licz. Czemu nie? Jak mawiają marynarze, bohaterowie odpoczywają dopiero po zachodzie słońca. Ziemia! Do roboty. Z zachodu zbliża się jakiś statek, Mahadrianie.
Kurs 32. Za 3 godziny początek naszej akcji. Jeśli to wroga jednostka, zatopcie ją z całą załogą. Kenneth, weź dwóch ludzi i sprawdź ten statek. Silniki stop. Wchodzimy na pokład. Co robimy? Działamy zgodnie z planem. Wynocha stąd. Ta wyspa to nie wysypisko śmieci. Nie podskakuj, mały. Otrzymałem zgodę na wyrzucenie odpadków właśnie tutaj. Jeśli mi przeszkodzisz, będziesz miał do czynienia z Departamentem Ochrony Środowiska. Zrób to jeszcze raz, a kości ci porachuję. Rzucasz pniem drzewa? Należysz do klubu? A co ty o tym wiesz? Często pływałem do Szkocji. Chodziłem na te zawody. Tartanowe spódnice, dźwięki dud. Mój Spencer to prawdziwy mistrz. Naprawdę? Przecież powiedział, nie? Sprawdzimy. Płyniesz z nami. Jeśli wygrasz, zostawisz tu swoje śmieci. A jak przegra? Na pewno chcesz mieć morski pogrzeb. Ruszamy. Żaden wirus mnie nie pokona. Odpocznij chwilę, przyniosłyśmy ci popcorn. Dzięki, że wpadłyście. To miłe, ale nie mam teraz czasu. Spence mnie potrzebuje, a ja muszę zwalczyć tego wirusa. Runy ci nie pomogą. Zgubiłam jeden kamień. Magia mi nie pomoże, potrzebny mi cud. Chyba złamałem ząb. Znalazłeś mój kamień. Zaraz, znam ten symbol. Tak, to stara celtycka litera, prawda? To szkockie, prawda? To Machandrian zainfekował nasz komputer. Po co go tu przywiozłeś? To śmieciarz. Jego kapitan twierdzi, że świetnie rzuca pniami. Wyglądasz na niezłego zawodnika. Weźmiesz udział w naszej zabawie? Znaki runiczne, runy, jasne. Każdy coś oznacza, prawda? Co znaczy ten? To Uruz, symbol walki. Uruz, U-R-U-Z, tak? A ten co znaczy? To Nauthis, oznacza ból. Ile ich jeszcze jest? 23. Mów dalej, kochanie. Wyleczymy nasz komputer. Thank you.
Co jest ostatnie? Raido oznacza podróż. Znowu działa. Została nam jeszcze godzina. To tata. Co się tak grzebiesz? Miałem mały problem, ale już ruszam. Na razie nieźle się bawię. Pośpiesz się. Czas ucieka. Niezły rzut, staruszku. Są cięższe niż myślałeś, prawda, śmieciarzu? Pokażemy ci, na czym polega ta zabawa. To ja wam coś pokażę. Uaktywnić osłony antyradarowe. 3, 2, 1. Już. Przyniosę. Atrapa. Delta 1 do wyspy. Odbiór. Mamy niewielki problem, przyjacielu. Tutejsze anteny satelitarne to atrapy. Sprytny sukinkot. Na pewno ma z lądem łączność kablową. Zlokalizuj kabel. Mam go. Prowadzi prosto na południe. Schodzę na dół. Załatw kabel, a ja schwytam Mahadriana. I pierwszy dotrzesz do Szkocji. Będę na ciebie czekał. Niedługo. Uruchom autopilota. Niedobrze. Uciekł. Wierzę, anteny to atrapy. Śmieciarz, co? Polownik to tylko kamuflaż. Sam znajdę ich prawdziwą łódź. Koło wyspy jest tylko holownik. Radar nic nie wykrył. Nie wybrałby się tu sam. Na pewno ma towarzystwo. Thank you.
Dobrze, że jesteś. Mój system zaraz zacznie działać. Będziemy razem fetować mój triumf. Wiem o tobie wszystko, chętnie popatrzę. Co to było? Ale masz zgrabne kolana. Daj spokój. Odczep się. Hauspipe uratował mi życie. Spójrz tylko. Wszystko tu zniszczył. To urodzony żołnierz. Ale nie ja jestem prawdziwym bohaterem. Wiesz, co pewien stary marynarz powiedział mi kiedyś? Że bohaterowie odpoczywają dopiero po zachodzie słońca. Pamiętajcie, prawdziwym bohaterem ma być Hauspipe. Przecież jest. Już płyną. Jest komitet powitalny. Hauspipe uratował pana Brubakera. To prawdziwy bohater. Dziękuję, dziękuję. Świetna robota. Gratulujemy. Niech cię uściskam, synku. Bardzo cię tu lubią. Taki już los bohatera. Chcesz poznać swoje losy? Ta mała wie wszystko. Jessica, mój syn, chce poznać przyszłość. Wierzysz w to? Wróżby Jessica się sprawdzają. Choć niedawno sam w to nie wierzyłem.
Tekst polski Wojciech Graf. Czytał Lucjan Czołajski. I can smell a boy.